widzę przeciwnika, z którym muszę wygrać, a nie, że ubić go tam, czy zabić go. Polacy są wojownikami. Fizycznie okazało się, że jest wszystko dobrze i ja się czuję teraz, bo miałem 25 lat. Moja mama i ojciec myśleli, że już nie żyję. Jestem świadomym człowiekiem. A ta hipokryzja ludzi, która jest, mnie zadziwia po prostu. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Mamet Kalidow, polski zawodnik mieszanych sztuk walk, zwycięzca kilkudziesięciu walk zawodowych, wielokrotny numer jeden rankingu KSW w wadze średniej, współautor książki Lepiej byś tam nie umarł. Ruszajmy! Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. Dziś będzie odcinek taki, że moje pytania muszą być bezbłędne, doskonałe i muszą trafić w gusta gościa, ponieważ w przeciwnym wypadku może wydarzyć się coś, że gość się odwinie i stracę przytomność, a tego bym bardzo nie chciał. Jest z nami Mamet Kalidow. Dzień dobry, aż sam się wystraszyłem, bo myślałem, że ktoś inny tu jest, o kimś innym mówisz, o kierowcy mówisz, czy o gondolce mówisz? Chyba nie o mnie. Witam serdecznie. To czasem mam takich gości, że jak mi walną, no to jeszcze mogę coś powiedzieć, a w tym wypadku raczej już bym nic nie powiedział, więc szkoda by było. Ale dobra, zanim przejdziemy do śmiertelnie poważnych tematów, których poruszymy na pewno mnóstwo, to jedna rzecz na początek taka metryczkowo-organizacyjna, bo czytając artykuły na twój temat, przygotowując się do naszego spotkania, no to doszedłem do wniosku, że media do końca nie wiedzą, jak ty się nazywasz, więc chciałbym to potwierdzić u źródła. Demokracja działa w przypadku imienia. 90% googlowców wie, że imię pisze się przez jedno M, znaczy 2 M łącznie, ale nie 3. Natomiast co do tego, czy ty jesteś Kalidow, czy Kalidow, to są zdania podzielone, więc stwierdziłem, zapytam po prostu, bo oglądają nas przedstawiciele różnych mediów, więc może dla nich to też będzie cenna informacja. To co mam powiedzieć, jak się naprawdę nazywam? Józef Kowalski. Wydało się. Jest. Kowalski. Wiesz co, bo tam jest taki, to nie jest żaden błąd, bo pisownia angielska, jak masz w paszporcie zagranicznym, no, co miałem wcześniej, ten rosyjski, tam się nazwisko pisze, ja się nazywam Kalidow, czyli nie ma KH albo coś takiego. Po prostu się angielska pisownia to jest KH, KH się czyta jako H, jak polskie CH. Dlatego jest, tylko różnica jest w literach i tym jakby pisownie angielskie i polskie. No. Po polsku jest CH, w polskim paszporcie mam napisane CH i W na końcu Kalidow, nie mam KH. Czy to jest pisownie angielskie, czy to jest pisownie polskie, czyta się i Kalidow. Mamet, no, a imię to wiadomo, Mamet. Dobra, no to myślę, że techniczne pierdółki za nami, możemy przejść do rzeczy. Chciałbym zapytać, ponieważ to jest program, gdzie szukamy strategii, ponieważ strategie mają to do siebie, że one działają w różnych dziedzinach życia i że to jest, bardzo często jest analogia, że sportowiec i przedsiębiorca to są ludzie, którzy mają jakieś podobne cechy, choć oczywiście niekoniecznie fizyczne, ale myślę, że jedną z takich rzeczy, która jest u sportowców, zwłaszcza tych na najwyższym poziomie, kluczem, to jest radzenie sobie z presją. Wielokrotnie mówiłeś w wywiadach, że takie najłatwiejsze, najprzyjemniejsze to były takie pierwsze walki w życiu, gdzie po prostu nikt nie patrzył, nikt niczego nie oczekiwał. Po prostu się człowiek szedł bawić, można powiedzieć. No a domyślam się, że z czasem, jak już jest taka gala, są dziesiątki tysięcy osób, wychodzi się, jest ta cała otoczka, którą tak świetnie KSW przecież organizuje, to musi być potężna presja. I są tam ludzie, którzy stawiają na ciebie mentalnie, można powiedzieć, może u Bukmaera też, nie wiem, ale stawiają i oni oczekują, żeby nie powiedzieć żądają, że ty tam zrobisz dobre show. Czy to nie boli mentalnie, że o kurde, no to, że człowieka nosi 3 tygodnie już przed walką, że to będzie coś takiego, że to nie, że się tylko bawimy, sparingujemy, tylko że tysiące oczu czegoś żąda. No, wiesz, no początkowo to zależy jak
to indywidualna sprawa, jak człowiek podchodzi do tego i jak to przyjmuje, tą dużą otoczkę, ilość tych ludzi. W moim przypadku od początku jako cel był oczywiście samo bawienie się tym sportem i cieszyłem się, że mogę to robić. Jak zaczęliśmy robić wyniki jako klub Rachion, którzy no, trenerzy, nie tylko ja, trenerzy, cała nasza ekipa. I ty się na tym, tylko na tym się skupiałeś, na tych małych galach, jak wychodziłeś, to wychodziło o to, że rywalizację sportową, wychodzisz, wygrywasz, cieszysz się bardzo, rozwijesz coś nowego na treningu, bo tak, to takie skupienie było na tym, na tą samą dyscypliną, treningiem i rozwojem sportowym, że jak to się rozwijało, te hale się powiększały i tak dalej, to tak naprawdę się na to uwagę nie zwracało w kontekście stresu, tylko im dalej byliśmy, tym bardziej ja się cieszyłem tym zawsze. Oczywiście ta presja później okazało się, że ona jest, nawet ty nie masz tej świadomości, że ona jest. Mhm. Bo myślisz, że jest jakby z czasem, im jesteś bardziej doświadczony życiowo, zawodowo i tak dalej, to ta presja jednak, tą presję jednak odczuwasz w tej głowie. Uh-huh. Więc był taki moment, że było taka lekkość była, później czułeś tą presję, a później znowu się odradzasz i uświadamiasz sobie tak naprawdę, że musisz, to jest to, co lubisz, to, co kochasz. I ci ludzie przychodzą, wspierają cię, baw się tym, dalej rób to tak jak kiedyś, więc takie są przejściowe, taki uh-huh. moment u mnie było przynajmniej. Też tam związany z moją stanem psychicznym, depresją i tak dalej, bo w tym okresie to w ogóle była tragedia. A później się po prostu stanąłem na nogi, odbudowałem się i psychicznie, mentalnie i wróciłem silniejszy. A z taką presją, może jeszcze nie wybiegając w depresję, bo to jest w ogóle osobny i przeciekawy temat, ale jeszcze wcześniej taka codzienna presja, jak na przykład jest sobie, tak sobie myślę, że i tak zresztą w wywiadzie fajnie ktoś ci powiedział, że jak była walka z Pudzianem nadchodząca, no to były takie różne ustawienia na zasadzie, że Pudzian mówił na lewo i prawo, że ja już tu mam sukces, że w ogóle mogę zawalczyć z Mamedem. I tak naprawdę wszyscy oczekiwali, że ty to tam załatwisz, że ty wygrasz, więc na nim takiego ciążenia nie było. No, on miał po prostu przyjść i nie dostać kontuzji wcześniej, a ty miałeś wygrać. I tak sobie myślę, że to jest, no, to nie jest łatwa sytuacja, że takie jest oczekiwanie, zwłaszcza, że no, to nie była walka z jakimś gościem spod sklepu, tylko z Pudzianem, więc to nie jest, pomimo doświadczenia, pewnie to nie jest tak, że się przychodzi i się wygrywa, no bo mam doświadczenie, no to będzie luz, więc jak sobie w takich sytuacjach poradzić po prostu, żeby człowieka to jakoś nie zdetronizowało, żeby nie odpuścił, żeby nie odwołał, tylko stawił się i zrobił swoje i w dodatku zrobił to dobrze. Jakby w moim odczuciu i w moim nastawieniu na to, do każdej walki, czy to jest walka z Pudzianowskim, czy z kimś innym, ona zawsze jest taka sama. Ona się niczym nie różni dla mnie w głowie, bo ja muszę ją, wychodzę z nastawieniem i tą walkę wygrać. I taki jest cel. Po to przygotowuję się pod konkretnego zawodnika. Robię to cały sztab trenerski, układa ci to wszystko i profesjonalnie do tego podchodzisz. Więc nie odróżniałem nigdy żadnego zawodnika, z którym wychodziłem. Nie stawiałem go ani na jego poziom obniżałem, albo też za bardzo go nie zawyżałem po prostu. Choć nie, ostatnimi czasem mi się zdarzało, że po prostu za bardzo postawić na piedestale mojego silnika i dawałem takie równe walki. Natomiast jakby waga danej walki, czy co by tam przeciwnik nie mówił, że Mariusz mówił, że on wszystko osiągnął, on chciał mi głowę urwać. No, gdyby mógł to zrobić, to by to zrobił. 40 tam, czy 30 kg cięższy zawodnik, najsilniejszy człowiek planety, można powiedzieć, tak, pięciokrotny mistrz strongmanów, no to chyba za darmo tego nie dostał, no. Więc to tak mówił, ale wychodził, żeby urwać mi głowę, więc tak do tego podchodziłem. Nie patrzyłem, czy ja jestem, jeżeli chodzi o, nie wiem,
typowanie, że jestem jakby faworytem i tak dalej, bo to różnie bywa. No to właśnie to, jedna rzecz, która jest mega ciekawa w sztukach walki, jest to ten taki wszędobylski szacunek zawodników do siebie, który widać. Co jest ciekawe, bo tak intuicyjnie wydawałoby się, że no, wychodzi się tam na ten ring właśnie, żeby urwać głowę temu drugiemu, a jednak, bo o ile rozumiem, że na konferencji prasowej to tam wszyscy mówią, że tak, szanuję mojego przeciwnika, dał z siebie wszystko, bla, 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 bo tam wiadomo, to już jest po tych wszystkich emocjach, ale tak naprawdę to w tej klatce świeżo po dawaniu sobie w mordę zawodnicy jednak zbijają piątki, przytulają się, wyrażają szacunek. Nie ma takiej myśli podczas walki na zasadzie dobra, gin gnoju. Jak to zrobić, żeby tą zimną głowę zachować i że to dalej jest gra, zabawa, bo to nie jest odbijanie pałeczki ping-pongowej. Chodzi ci o podczas samej walki? Tak, czy to podczas walki też tak jest, że to jest tu mój przyjaciel i my se gramy jak w ping-ponga, czy to jest po prostu zabiję go i znaczy, zobaczymy kto. Metaforycznie nie, oczywiście, bo wiadomo, że... Nie wiem, co mają inni zawodnicy w głowie, no ale to nie chodzi, że nie ma tam, że przyjaźni i tak dalej. Ja miałem zawsze, ja się przyłączam. Ja chodzę, ja przyłączam się, widzę przeciwnika, z którym muszę wygrać, a nie, że ubić go tam, czy zabić go metaforycznie. Wiadomo. Skupiasz się tak naprawdę na tej robocie, którą masz zrobić. Wychodzisz, robisz, schodzisz, kończy się walka, piątka, idziemy dalej. No. Jakby nie było, brzmi to banalnie. To jest sport, to jest dyscyplina, kultura i szacunek. I bo ten szacunek i kultura wynika z ciężkiej pracy. Docenianie ciężkiej pracy tego człowieka, który z tobą wychodzi do tej klatki, bić się, bo wiesz, ile on włożył w to i sam włożyłeś. Wychodzimy, walczymy, schodzimy, dalej szanujemy się jako ludzie, jako zawodnicy. I tyle. Prosta, banalna sprawa. A tak w takim razie cofając się do w ogóle motywacji, że człowiek robi coś takiego, no bo człowiek, a w zasadzie nie tylko człowiek, ale chyba wszystkie gatunki na tej ziemi, po niej kroczące mają bazowe instynkty, żeby zwiększać przyjemność, uciekać od nieprzyjemności, więc pojawia się pytanie, skąd taki pomysł, że pójdę dostać w ryja, to będę to robić. Czemu dostać? Dostać i na początku dostać, potem dawać. Albo dać w ryj. Czemu dostać? Nawet jak dawać, to po drodze będą różne sparingi i inne wydarzenia, które się ogólnie koncentrują na bólu, cierpieniu. To nie jest oglądanie Netflixa. Więc skąd w ogóle taka myśl i chęć robienia tego i w dodatku jeszcze czerpanie z tego przyjemności, że można pójść na sparring, wyjść z niego ledwo żywy i jeszcze się cieszyć, że tak się stało? Jakby nie było, to są, jesteśmy tak stworzeni, że no nie wszyscy jakby mają tą chęć rywalizacji i rywalizacji sportowej i walczenie tak naprawdę. No, mamy takie instynkty, nie tylko zwierzęta mają instynkty. Zawsze mężczyzna też ma to w sobie, że chce się sprawdzić, chce walczyć i to zostało i to będzie tak naprawdę. Jakbyśmy nie uciekali do tego, że uważam, że ogólnie mężczyzna powinien być fizycznie silny, mentalnie wiadomo, fizycznie silny i powinien umieć się bronić, jakby te czasy się nie zmieniały. Jak my mówimy, że o, teraz takie czasy nastąpiły, różne czasy zmieniają, bo tak naprawdę te pojęcie głowy rodziny, mężczyzna, który broni swojej rodziny jakby i tak dalej, to nie mija. To jest po prostu gdzieś ktoś ucieka w to, chce sprawdzać się i być silnym, walczyć w MMA czy w innych dyscyplinach sportów walki. Tym bardziej, że są też narody, które mają to we krwi. Polacy mają bardzo mocno rozwinięte, jeżeli chodzi o instynkty sportu, do sportu walki. Polacy mają i Czeczenie też mają to. My od, prawie od 400 lat walczymy z Rosją. Co 30 lat tak mały naród i jesteśmy tak naprawdę przez te prawie 400 lat i wcześniej w cały czas można powiedzieć, że przygotowani na coś. Kolejny atak i tak dalej, i tak dalej. I mamy już tak można powiedzieć, w genach walka.
No jakbyś to miał ocenić, jak to się stało, że Polska, jakby nie było, stała się w zasadzie, zresztą z twoim udziałem, taką jakby europejską stolicą MMA, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu w zasadzie no tylko maniacy o tym w ogóle słyszeli, że coś takiego jest. Gdzieś tam jakieś filmiki w internetach docierały, że gdzieś tam jakaś klatka, ktoś coś, ale kilkanaście lat później i nagle na stadiony narodowe ludzie przychodzą oglądać takie rzeczy. Czemu to się stało tutaj? Czemu to się nie wydarzyło, nie wiem, w Czechach? Czemu to się w Czeczenii nie wydarzyło? Czemu to tu? Znaczy wydarzyło się nie tylko w Polsce i w Stanach i też w Czeczenii. Mam bardzo dużo zawodników. Czemu w Polsce? Jak powiedziałem wcześniej, przed chwilą, no, też jest kultura taka. Polacy są wojownikami. Jakbyśmy nie patrzyli na to z historii wojownika, to że Polacy też dużo walczyli i serce mają wojowników. I to, do tego tutaj też to jakby się przyjęło, tak mi się wydaje. I lubią to robić, i lubią to oglądać. A na ile w tym też uważasz, że pomaga ta cała otoczka biznesowa, to że przychodzą tacy goście jak Maciek Kawulski, któremu dziękujemy w ogóle za to, że pomógł nam się dzisiaj spotkać, no i robią z tego dobry biznes, że to jest wtedy muzyka, ta cała historia, te wszystkie rzeczy, czy myślisz, że to miało na to wpływ, że to się tak rozwinęło? Oczywiście, że tak, no bo to kwestia też było w pewnym momencie. Gdzieś na początku, pamiętamy, to 2003-2004 rok, tak jak mówisz, że te MMA się kojarzyło z takim półświatkiem, te jednak gale się odbywały, bo jak pamiętam, gdzieś tam w stodołach klatkę postawili, gdzieś tam na hali postawili jakąś taką zapaśniczej hali, jeszcze pamiętam w Warszawie, postawili i tam się takie, część ludzi była taka przerażona, przychodziło parę osób, a reszta to było jakieś kibice, coś tam, dziwne towarzystwo i tak dalej, tak to było kojarzone, że walki nielegalne i tak dalej, ludzie się tego bali. Ale żeby to ładnie pokazać, że to jest prawdziwa dyscyplina, że to jest sport, naprawdę KSW w Polsce wyciągnęło to na światło dzienne, z tej piwnicy wyciągnęli i zbudowali tą, jakbyśmy nie patrzyli, jakbyśmy nie kręcili, to KSW zrobiło w Polsce, że zrobiło z tego prawdziwy sport i dotarło do tych ludzi, pokazało tym ludziom, że to jest piękna dyscyplina, piękny sport, choć ciężki, może czasami dość brutalny, ale taki jest on i ta otoczka, która jest zrobiona, jakby ten piękny talerz, na którym KSW to przyniosło i pokazało ludziom, też jakby miało to duży wpływ na to. A odnośnie tej brutalności, jak się staje w klatce, to bardziej się boisz, że tobie się coś może stać ewentualnie, no bo to tam się nikt nie pieści, więc tam są ciosy, które mogą spowodować wszystko tak naprawdę. Czy może bardziej, że to ty komuś coś zrobisz, czy nie myślisz ani o jednym, ani o drugim i skupiasz się tylko na... Dokładnie, ani tym, ani... Nie myślę w żaden sposób, że ja zrobię krzywdę, albo ktoś mi zrobi krzywdę w ogóle. To myślenie wyłączasz, ja wyłączam przynajmniej, to nie ma tak jakby... Myślę nad tym, no masz tam sędziego, masz zasady, które trzeba przestrzegać. Są jak rękawice, może one nie są duże, ale i tak one zmiękczają. Jest sędzia, który pilnuje tego wszystkiego, w którym momencie to przerwać. To jakby to wszystko ma granice. To jak nie jest ulica, gdzie jest. Oczywiście zawsze jest ryzyko, że coś może się stać, ale pamiętamy z całą historię nasze dyscypliny, to żeby coś tam przez całą tą jakby przez te lata, żeby aż komuś taka się krzywda stała, no to no nie ma takiego, no. Znaczy no pewne były sytuacje, ktoś tam nie wiem, ze względu na to, że wylew dostał, a miał wcześniej problemy, albo ktoś miał padaczkę, okazało się gdzieś tam jakieś tam dziwne gale i tak dalej, takie rzeczy teraz są nie odbędzie się taka walka, bo badania są. Robisz badanie, sprawdzasz, teraz wszystko do przodu poszło, w jakim stanie jest organizm twój i tak dalej, więc to też jest pilnowane, więc jeżeli nawet
przeciwnik, czy tam zawodnik, który wagę robi, nie jest w stanie robić, ale dalej ją robi, to organizacje nie dopuszczają, bo czy to tam lekarze nie dopuszczają, żeby nie było ryzyka, coś się stanie zawodnikowi. A czy takie coś na przykład wystarczy, żeby uspokoić twoją żonę? Czy zdarzyło się, że ona mówiła, nie, nie rób tego, albo przestań, albo nie ta walka? Bo ty walczyłeś również nawet na moment przed operacją kręgosłupa, więc dosyć hardkorowe podejście. Wyobrażam sobie, chociaż może się mylę, że być może twoja żona sugerowała delikatnie albo i mniej delikatnie, że może wtedy to jednak nie, może nie, poczekać. Jeżeli moja żona wiedziała, że i tak zawalczę, to ona nigdy nie mówiła mi, że nie. Bo ona zna mnie bardzo dobrze i jeżeli... W momencie, gdzie ona zacznie mówić nie, to źle zadziała na mnie, ale i tak w to pójdę. Mhm. Ona zawsze mnie wspiera. Jeżeli jest naprawdę bardzo źle, to ona stanie okoniem i nie pozwoli mi tego zrobić. Tak walczyłem i z kiepskim karkiem, kiepskim stanem zdrowia, w kręgosłupa, z ryzykiem wylądowania na wózku od szyi w dół. To było już wiadomo. Na swoją własną odpowiedzialność to zrobiłem. Trzeba było wyjść, nie zawieść federacji, nie zawieść ludzi. W perspektywie czasu oczywiście bym tego nie zrobił, no bo to jest moje zdrowie, a nie czyjeś. Później było sytuacje, gdzie byłeś chory, ktoś nie zrobił tam 10 kilo. Tam różne sytuacje bywały, ale wychodziłeś dalej, robiłeś to. Czyli to jest takie zawzięcie, że po prostu nie ma siły, nie ma nigdy takiego dnia, że nie wiem, że masz zaplanowany trening, ale no dziś nie idę, dziś mnie noga boli albo nie, no, za dużo Netflixa oglądałem w nocy. Nie, jeżeli są sytuacje, jeżeli chodzi o trening, no oczywiście, jeżeli jest taki moment, gdzie czujesz, że nie dasz rady i trzeba odpocząć, no to jest wszystko pod okiem trenerów masz, to jakby no... Mam trenerów od przygotowania fizycznego, odnowy, dietetyka, głównych trenerów moich w regionie i tak dalej. Oni wszystko obserwują, patrzą i jak widzą, że i też ufają mi i ufają zawodnikom, gdzie ja mówię, że słuchajcie, dzisiaj nie. Oni, okej, dobra, odpocznij, zrób to odpoczynek, bo to nie zmieni nic. Bo tak naprawdę bazę już masz taką, że tyle lat już robisz to. Najlepiej wyjść po prostu świeżym, nawet niż być przetonowanym albo przemęczonym i tak dalej, więc to jakby ma taki ma dwa końce, no trzeba nie przesadzić. A czy to jest łatwe, żeby zaakceptować upływ czasu, bo znaczy nikt tego nie lubi, ale myślę, że w sporcie jest to jeszcze bardziej takie dotkliwe, bo pewne rzeczy da się bardziej zauważyć, a może wyczuć. Mnie to czasem wkurza, choć sportowiec ze mnie żaden, że już widzę jakieś rzeczy, które 10-20 lat temu były prostsze do zrobienia, a teraz trochę jest trudniej, trochę więcej energii w coś trzeba włożyć i tak dalej, więc sobie myślę, że w zawodowym sporcie takie, zwłaszcza przy samoświadomości ciała, to się pewnie zauważa jakieś rzeczy, które gdzieś tam parę lat temu jakoś łatwiej wchodzi. Teraz trzeba więcej może w coś pracy włożyć. Jest to wkurzające? O kurczę. Ja już prawie 20 lat walczę. No. Wkurzające? No człowiek, to ciężko jest człowiekowi to dopuścić do myśli, że jednak już... inaczej ja nie wiem, bo ja się czuję dobrze w kontekście... pomimo tych tam problemów, które miałem, że gdzieś fizycznie okazało się później, jak mental się naprawił, a fizycznie okazało się, że mając to doświadczenie, które już miałeś umiejętności, fizycznie okazało się, że jest wszystko dobrze i ja się czuję teraz, bo miałem 25 lat i na razie ciężko mi to powiedzieć, wiesz, że ja się czuję dobrze. Mogę walczyć, no, ale ja nie wiem, ile mogę walczyć jeszcze. Natomiast świadomość ta jest, że już masz 43 lata, i nie wiesz, czy to rok, dwa, bo też trzeba umieć już jakby, gdzieś będę już mi powiedziała żona, że mama, ja zauważę, że czy będziesz wolniejszy, czy nie łapiesz, że ty z tym młodym na treningu nie dajesz rady, to ja ci, uwierz mi, ja ci pierwsza o tym powiem. Ona przychodzi często na trening, obserwuje, widzi, że okej, wraca i mówi, że no, jest jeszcze bardzo dobry wszystko, więc możesz robić. Certyfikat od żony najważniejszy. Nie, no jakby, no i tu certyfikat może nie, ona mnie zawsze wspierała we wszystkim. Jest takim murem za mną,
Natomiast trenerzy trzymają nad tym też. Oni też widzą, mówią, że na razie jest poziom, jaki jest. Były momenty oczywiście, ale jak już się odrodziliśmy, już po prostu już stanęliśmy znowu na nogi. No, jest okej. Okay. Ale myśl ta, też człowiek nie będzie tego wiecznie robił. Znaczy wiecznie, już myślę, że nie wiem, rok, dwa, trzy max. To jest tak, w głowie sobie układam. I to nie wynika z tego, że jako biznes, tylko wynika to z tego, że jednak ty chcesz iść na trening, chcesz jeszcze sprawdzić się, jeszcze raz to zrobić. Z tego wynika tak naprawdę. Już teraz nie potrzebujesz niczego, masz wszystko, ale dalej ciągnie wilko do lasu. Czy potem może doświadczymy, tak jak w przypadku Mike'a Tysona, że po 10 latach od emerytury jednak jakiś powrót pojedynczy może czasem, kto wie? Już miałem emerytury, że skończyłem karierę i wróciłem tam po półtora roku. A to wynikało tak naprawdę z problemów zdrowotnych. Musiałem odpuścić, dostaję sobie furtkę, że wrócę, jak naprawię, a jak nie naprawię, nie wrócę. No, ale tak ogólnie powiedziałem, że kończę i muszę skończyć to, bo walczyłem nie tylko ze sobą, nie tylko ze przeciwnikiem, to jeszcze ze sobą walczyłem i nie mogłem dać siebie prawdziwego, wnieść siebie prawdziwego do klatki, żeby być lepszym od przeciwnika. Bo sami dawałem równe walki za bardzo. Gdzieś tam nie było mnie, zawroty głowy, coś tam, tylko wtedy się nie działo. Ale zakończyłem i dałem sobie furtkę, to zostawiłem, że jak będzie ok, to wrócę i gdzieś tam jak moment był i zacząłem czuć głód i lepiej się poczułem, no to wróciłem od razu, bo a teraz jak to będzie, jak skończę, czy po 10 latach, już będę miał 53 lata, no, czy tam 55, no nie wiem, czy będę mi się chciało. W wieku 55, a Tyson ile miał, jak walczył z tym? 53 chyba, czy nawet. No to wariat. Dobra, czy to jest prawdziwa historia, że ty jak miałeś bodajże 19 lat, to byłeś razem z kolegą w bagażniku porwany i próbowano cię zabić. Ale niestety nie była to impreza, z tego co wiem, tylko w zasadzie to cię porwano i w zasadzie to próbowano zabić. Było, minęło, było, no. Było. Miałem 19 lat. Byłem w tym miejscu, gdzie nie powinienem być. Nie spodziewałem się, że tak coś może się w ogóle stać. Przede wszystkim chcieli zabrać mi auto, ale to była taka grupa, która już wcześniej zabiła kilka osób już. Jednego taksówkarza zakopali w ogóle, ktoś tam nożem zadźgali któregoś. A nam się udało po prostu, no, walczyłem z nimi gdzieś tak, było czterech, ja byłem sam, wtedy w ogóle miałem 19 lat. Tego moi kolegi to od razu zapakowali do bagażnika, gdzie ja tam się z nimi biłem. A wtedy nie byłem na poziomie zawodnika, który jak dzisiaj jest, który potrafi walczyć. Wtedy miałem 19 i tak naprawdę trenowałem dla siebie i z czterema ludźmi walczyłem do końca, wstawałem, biłem się, już w końcu kondycyjnie po prostu padłem i skopali mnie tak, że kamieniami mnie całego. Znaczy połamany nos mam od tego, mam z tyłu, stukli mnie tak, że no, chcieli mnie zabić, bo kamieni mi na głowę rzucali duże. Miałem całą tą podstawę do środka, ale nie zemdlałem. Z bagażnika już, jak się znalazłem w bagażniku, no to byłem przytomny cały czas, byłem strasznie rozbity, zalałem się całą krwią. A znalazłem moment, jak się w miarę miałem, już ledwo siły miałem, ale otworzyłem bagażnik i z jedącego samochodu wyskoczyłem z bagażnika. Najpierw kolegę wyrzuciłem. Przed tym mieliśmy ręce związane jeszcze i skręcając, rozcinając sobie ręce, porwałem tą linę, te sznurki. I wyskoczyłem z samochodu, ale całe plecy, nogi, na asfalcie, no jest 70 na godzinę jechał samochód. Cały to sobie zrywałem skórę sobie z pleców, zrywałem. Tylko, że powiedziałem koledze, żeby uciekł w pole. On uciekł, ja tylko wstałem, zrobiłem może z 10 kroków i po prostu w polu zemdlałem.
bo już nie miałem sił. Padłem w polu i jak się obudziłem, tak lekko, jak już odzyskałem taką pełną świadomość, oni odjechali i mój kolega mnie podniósł i tam całą noc spędziliśmy w tym polu. Było zimno. No i następnego dnia dopiero tam jakimś małym busikiem dojechaliśmy do miasta i tak dalej, i tak dalej. Czy to miało wpływ na jakieś późniejsze twoje decyzje, na przykład takie, że właśnie postanowiłeś bić się porządnie, czy jak się w ogóle żyje z czymś takim, czy nie wiem, ja sobie wyobrażam, oglądając, nie wiem, filmy na Netflixie, że może to jest tak, że w środku nocy człowiek się budzi, bo ma coś mu się przypomina, albo stoi w kolejce w Lidlu i nagle jakaś myśl jest taka, no bo to jest traumatyczne doświadczenie, to nie są żarty, nie? Wierzmy, że wychodzę miałem to do 19 lat, ale wcześniej wiedziałem o wiele gorsze rzeczy. Wojna czeczeńska, na własne oczy widziałem to wszystko, przeżyłem, więc śmierć, rozerwane ciała, zabicie, rodzina, krewni, znajomi. W tej wojnie, gdzie jest milion, nas było milion, a zginęło nas 300 tysięcy w tej wojnie czeczeńskiej. I tak naprawdę 30% ludności czeczeńskiej zginęło i każdy z nas to odczuł. To. I widziałem i wojny, i pod ostrzałem byliśmy, i różne rzeczy widzieliśmy. Więc po takich przejściach, z takiego środowiska, z takiego życia, że ktoś się tam stłukł, pobił cię i wieźli cię zabić, żeby cię do wody wrzucić, bo tam takie wody, takie jezioro było, gdzie było dno. Wrzucało się, ono było jakieś ruchome i tam chcieli wrzucić nas, ale na szczęście nie udało się. Traumatyczne przeżycie, tak, bo to było straszne przeżycie dla moich rodziców. Bo oni myśleli, że my nie żyjemy, bo najpierw to auto znaleźli, oni gdzieś uciekali, policja je goniła, znaleźli auto, zatrzymali ich, w bagażniku było pełno krwi, a nas nie było. Mhm. Bo my byliśmy w nocy w polu gdzieś tam. I moja mama i ojciec myśleli, że już nie żyje. A tym bardziej, że wcześniej moja mama i ojciec, pierwsze dziecko, miałem brata, miał na imię Mamet, stracili jedną, utonął. Później była dziewczynka, też umarła, zapalenie płuc miała. I jak moja matka usłyszała, że jeszcze jedno dziecko straci, że straciło jeszcze jedno dziecko, to dla niej było straszne przeżycie. I dla ojca. To jest najgorsze. Uważam, że nie powinien. To dla mnie nauczka była taka, że przyszłość czego nie robić. Być ostrożnym i tak dalej. No i oczywiście postanowiłem, że muszę być i do tego postanowiłem jeszcze między innymi, że ja muszę być silny fizycznie i przygotowany na wszelką sytuację. I to spowodowało, że zacząłem mocno trenować, żeby umieć bić, dawać sobie radę i z trzema, aż czterema, i żeby nie tylko charakterem, tylko też umiejętnościami umieć się bronić. A z tego wyrosło już to, co wyrosło. Przetrwałeś tyle ciężkich momentów w życiu, ale to w zasadzie ta kontuzja była takim momentem, która no, tak dała w pysk może za bardzo, tak? Bo to chyba był ten moment, kiedy może nie powiedziałeś od razu, ale po jakimś czasie powiedziałeś publicznie, chociaż to jest rzadki przypadek, że ktoś się przyznaje, zwłaszcza będąc fighterem na przykład, gdzie stereotypowo to jak to, przecież to właśnie to nie, to oni tak nie mają, im się to nie zdarza, to tylko nam zwykłym ludziom się może przydarzyć depresja. Ty powiedziałeś, ogłosiłeś, że miałeś depresję, że właśnie tak jak wspomniałeś przed chwilą, że walczyłeś sam ze sobą, a już nie tylko z przeciwnikiem. Nie bałeś się tego powiedzieć głośno, że co to ludzie powiedzą, przecież właśnie ja tu jestem fighterem, to oni oczekują, że ja tu jestem niezniszczalny w ogóle. Sylwester Stallone to przy mnie jest mięczak. Wiesz co, przede wszystkim na początku ja sam nie chciałem się pogodzić z tym. Tak naprawdę od momentu, jak mi, bo to się dzieje w sekundę. To się staje, raptem coś się przełącza w głowie, to jest nie do wytłumaczenia dla osoby, która tego nie ma. Ile albo nie miała. Ja też tego nie rozumiałem, jak to można być tak, że raptem świat jest inny. Ktoś tam depresję ma. Ja myślałem, że depresja to jest jak, że nie masz humoru po prostu. Nie masz humoru, tego jakiegoś tam dzień taki przychodzi, nie masz humoru, to jest depresja. I w pewnym momencie coś mi się przyłączyło całkowicie. Świat był szary, wszystko było źle.
tragedia i przez miesiąc tak naprawdę nie mogłem się pogodzić, że mówiłem sam sobie, że ja twardziel tyle lat, co ja tylko nie widziałem, co ja depresja, co mi jest. Gdzie coś mi żona mówiła, chodź, ja myślałem, że coś nie tak fizycznie ze mną jest. Badanie wszystkie zrobiłem, podobno to jest standard, że wszyscy badają wszystko, myślą, że coś jest nie tak w swoim ciałem. W końcu udałem się do specjalisty po miesiącu i pogodziłem się z tym, przestałem z tym walczyć w ten sposób, tylko trzeba było coś zmienić w swojej głowie, nastawienie i tak dalej, trzeba było sobie dać czas, zmienić priorytety, pewne rzeczy. Ciężko to było, bo świat był inny, inaczej rozumiałeś wszystko, potrafiłeś. Co najgorsze, ciebie można było bardzo łatwo oszukać w tym stanie, bo byłeś taki, w ogóle inaczej widziałeś wszystko, więc to był bardzo ciężki okres dla mnie. Jednocześnie wychodzenie z tego, walczyć, inne jakieś sytuacje życiowe. To trwało gdzieś 3-4 lata, była tragedia totalna. No, ale później to poszło na spadek i dzisiaj jestem już normalnie w szeregach normalnych ludzi. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś się z tym zmaga, to zdecydowanie pomoc profesjonalna, a nie próba wymyślenia samemu rozwiązania, to jest to, co byś polecił. Oczywiście, że tak, no specjalista, w sensie ja nie ukrywałem tego, że udałem się nie do psychologa, tylko do psychiatry. Normalnie do specjalisty, gdzieś tam pomogłem sobie lekami, które nie są inwazyjne, jakieś tam. A resztę musiałem sam, bo to lekarz, każdy lekarz powie, że długo leki ci pomogą, ale też musisz sam sobie z tym, sam poukładać sobie w głowie pewne rzeczy i zrozumieć tą chorobę. Bo jak nie zrozumiesz jej, no to będziesz dalej chodził w tym i cały czas, bo dużo osób jest dziesiątkami lat z tym się męczą i zagłębiają się tym i tak dalej. A świat jest teraz i tu. Ty gdzieś latasz w obłokach, gdzieś latasz w swojej głowie i nie ma cię, po prostu ta praca nad sobą i zrozumienie tego, że jesteś tu i teraz, a leki ci po prostu mają pomóc. No i pomoc oczywiście bliskich, no bardzo, bardzo mocno pomogła mi w tym moja żona, więc bardzo dużo wpływ miała na to. Specjalista oczywiście i uświadomienie sobie to, że tak się stało już, że trzeba z tego powoli wychodzić po prostu. Mm-hmm. Nie szarpać się i nie wymagać, że chciałbyś już jutro dobrze się czuć. Mm-hmm. To jest błędne. A to czy jest coś takiego, co, nie wiem, co tobie ze specjalistą się udało znaleźć jako takie jakieś przyczyny? Czy to się po prostu zdarza i trzeba coś z tym zrobić? Natomiast nie ma przyczyn, może to się po prostu tak zdarzyć? Czy nie wiem, może z tej presji, może z czegoś? No dużo, jakby zrozumiałem, jak to mnie spotkało, zrozumiałem, że to każda trzecia osoba ma. Dużo osób to ma, ten problem jest. I dlatego ja się nie wstydziłem o tym mówić tak naprawdę, bo jeżeli to jest, to co jest tym złego, co to nie jest wstyd, że jesteś człowiekiem. To jest normalna rzecz. Masz jest mocne strony, masz i słabe strony, ale to myślę, że to nie jest słabość, że dostało się depresja albo tutaj, tak dalej, i tak dalej. No, to jest jakby, jesteśmy ludźmi. Fajnie, bardzo się cieszę, że takie osoby jak ty mówią o tym głośno, no bo właśnie tym wszystkim osobom, które się zmagają z różnymi trudami życia, no to myślę, że daje to do myślenia i daje to wsparcie, więc jest to świetna rzecz, że się właśnie z tym nie ukrywasz. A teraz może trochę z innej beczki, inne rzeczy. Chciałbym cię zapytać o to, co w życiu sportowca uważam, że jest bardzo ważne, czyli przygotowanie się finansowe, zabezpieczenie się właśnie na ten czas, kiedy już nie da się sportu uprawiać. Kiedyś na przykład polscy piłkarze słynęli z tego, że jak tylko kończyła się ich kariera, to kończyło się wszystko i nagle nie mieli pieniędzy, wpadali w straszne długi, bardzo często jacyś muzycy nawet, mimo że oni przecież mogą długo grać i śpiewać i tak dalej. No ale na przykład jak przyszła pandemia, to się okazało, że po pierwszym miesiącu już połowa polskich muzyków nie ma za co żyć, więc nie wiadomo, gdzie te pieniądze z 30 lat prowadzenia działalności, więc pytam, czy ty masz jakieś sposoby, patenty zabezpieczania się, przygotowywania? Dotarłem gdzieś do informacji, że to w sumie ty jesteś deweloperem też. Nie wiem, czy dalej, ale że jakieś biznesy
robisz, że myślisz o tym faktycznie. Słuchaj, no nie jestem takim biznesmenem jak Mariusz Pudzianowski. Mhm. No to jest wariat. To jest wariat. Znaczy tak, z jedną z działalności jest budowlanka, oczywiście, która jest. Myślę, że ja po prostu miałem wcześniej bardzo, popełniłem kilka błędów i wiem już, że nie wchodzę w ryzykowne jakieś tam biznesy, które patrzę teraz na rynek, jak jest, co jest bezpieczne, nieruchomość, sprzedaż nieruchomości, budowanie i tak dalej, ale bez kredytów, bez takich rzeczy na własnym, na własnej ziemi i tak dalej, które po prostu jest bezpieczne. Nie chciałbym ryzykować, bo już się naryzykowałem, zrobiłem błędy w swoim życiu i też jakby myślę, że nawet jak karierę skończę, no to jakby już jestem gotowy bez tego, bez walk. Muszę iść dalej i sobie dawać radę. Mhm. Wtedy bardziej sobie wyobrażasz jednak trzymanie się blisko sportu, czyli właśnie bycie na przykład trenerem, bo kiedy parę lat temu mówiłeś, że raczej nie widzisz siebie jako trener, czy jednak bardziej wtedy 100% w biznes, w jakieś inne przedsięwzięcia? Jakbym bardziej widział właśnie poukładać, znaczy biznes on może i też funkcjonować, bo nie musi być cały czas w nim codziennie, bo on może się po prostu kręcić. Coś budujesz, coś robisz, ale na pewno ja bez sportu ja nie dam rady, no, nawet po prostu. I tak trenuję codziennie, i czy ja i przygotowuję się do walki, czy nie, ja codziennie tak trenuję. Natomiast też jako to monetyzowanie tego jako trener indywidualny, coś tam czasami się pojawić i tak dalej, no to też nie ma problemu z tym. Wtedy robię to, co dalej, to co lubię. Jakąś wiedzę przekazuje i tak dalej, to też jest ciekawe. Natomiast to nie jest tak jakiś tam duży biznes. No. Po prostu to jest przyjemne, spożyteczne, można powiedzieć. Mm-hmm. Natomiast bardziej widzę inne rzeczy, które robię. Zamierzam robić coś większego, bardziej globalnego. Mm-hmm. Masz jakieś takie marzenie, którym się byłbyś gotowy tutaj podzielić? Marzenie? Tak. Wiesz co, ja już jakby życiowo swoje marzenie spełniłem. Nie mam jakby tam, nie jestem, jak mówiłem wcześniej, jestem zachłanny. Chciałem uprawiać sport, jakiś poziom osiągnąć. Dzięki Bogu i tym ludziom, którzy są obok mnie, udało mi się sportowo, finansowo też. Po prostu utrzymuję pewien poziom. Nie mam żadnych tam wygórowanych marzeń. Mhm. A to marzenie, nie wiem, czy udało ci się zrealizować, odwiedzić Mekkę, bo parę lat temu mówiłeś, że to jest to chciałbyś zrobić. Marzenie i obowiązek tak naprawdę i do tego się szykuję. To jest jeden z filarów islamu z pięciu. O ile to jest możliwe i pozwalają ci na to, pozwala ci twój stan finalny, czy stać ci na to, żeby po prostu tam, bo jechać, a mnie stać na to, więc chciałbym zabrać tam i żonę i razem pojechać i to już to jest największe i najważniejsze tak naprawdę, to jest marzenie i tak naprawdę obowiązek, no i to chcę zrobić, no już mam więcej czasu, mam nadzieję, że w przyszłym roku już to zrobię. Mhm. A jak myślisz, na czym polega ten fenomen, że w kraju, który no nie słynie z tolerancji religijnej, mówiąc dość delikatnie. Nie. To ty właśnie jesteś ostatnio najbardziej to lubianym muzułmaninem tego kraju. Ostatnio nie jest. Mhm. Uwierz mi, w ostatnim czasie poczułem wszystko, co nigdy w życiu nie czułem. W sensie negatywnym, tak? Negatywnym, nie od ludzi. Absolutnie nie od ludzi. Niestety to muszę powiedzieć i przyznać, że jednak coś się zmieniło od paru lat na poziomie władz i tak dalej. No. Czyli to napuszczanie ludzi na siebie działa? Napuszczanie ludzi tylko nie tylko na muzułmanów. Ogólnie na siebie ludzie są jacyś podzieleni, za dużo jest ten, a to, że na temat muzułmanów jest problem, dalej tego nie potrafię zrozumieć, bo nagonka jest niby na muzułmanów. Zrobili z tego kartę, że straszulkę taką postraszyć, to muzułmanami straszą. Mhm. Ale to kraje muzułmańskie są niszczone, to kraje muzułmańskie są w wojnach i to nie muzułmanie atakują, tylko muzułmanów atakują. Irak, Afganistan, Syria, Palestyna,
i tak dalej, są atakowani i bombardowani, mordowani ludzie. Ta różnica wartości, każda śmierć, każda krzywda ludzka jest zła. W islamie jest powiedziane, że jeżeli zabijesz jednego niewinnego człowieka, jakbyś zabił całą ludzkość. A w pojęciu, nie wiem, zachodu zabić, jeżeli ktoś umiera na zachodzie, jedna osoba ma większą wartość niż 100 tysięcy, 200 tysięcy ludzi stamtąd. To jest hipokryzja. Ludzie nie są na to patrzeć, że ludzie giną w Iraku, ludzie giną w Afganistanie, ludzie giną w Syrii, ludzie giną w Palestynie, gdzie jest getto. Getto. Tam dzisiaj się morduje ludzi, zabije się ludzi i nikt tego nie widzi. Ale dalej są straszą muzułmanami. Ja tego nie mogę zrozumieć. Tego fenomenu, jak coś źle, to trzeba... Kto jest u nas tam? O, terroryści, muzułmanie. To mówmy, że muzułmanie. Mm-hmm. Pokażcie mi, gdzie muzułmanie milionami ludzi zabijali. Hitler nie był muzułmaninem. Druga wojna, pierwsza wojna światowa. I możemy tak teraz policzyć, zobaczyć, ile ludzi zabijali się nawzajem, ile milionów ludzi zostało zabitych czy podczas rządu Stalina i tak dalej, i tak dalej, ale to nie byli muzułmanie. To nie muzułmanie atakowali Francję czy Anglię, kolonii, które zrobione są przez Anglików i Francuzów w Maroko i tak dalej, gdzie obcinali głowy i do głowy sobie zdjęcia robili z tym wszystkim. Jestem świadomym człowiekiem, a ta hipokryzja ludzi, która jest, mnie zadziwia po prostu. Sama nazwa, pokażcie mi tą krzywdę, którą zrobili muzułmanie. Pokażcie ją. I pokażcie krzywdę, którą zrobili nie muzułmanie. I porównamy wtedy. Myślisz, że to wynika z tego, że nie wiem, ludzie się... Może nie mają kontaktu w ogóle, w sensie no, w Polsce siłą rzeczy mało ludzi ma znajomych muzułmanów, więc można nam Polakom dużo wcisnąć, na zasadzie pokazać coś, czego my nie widzimy. Zawsze mówiłem, niestety, kiedyś za to mi się obrywało też, bo byłem na kongresie jeszcze w Gdańsku, jeszcze wtedy żył ten prezydent miasta, którego zabito. To on zbierał, zaprosił na ten kongres. Mówimy o tym problemie, dlaczego tam było 5 innych obcokrajowców. Mówimy o tym problemie, że mówiono było o tym, że tolerancja i tak dalej, że i ci goście tam mocno oskarżali, że Polacy nietolerancyjni i tak dalej, moja wypowiedź była taka, do którą mi się dostało wtedy i dziennikarstwo mi się zemściło w ten sposób. Ja pamiętam, o tolerancji, o braku tolerancji ja nigdy nie poczułem w Polsce. Oczywiście teraz poczułem na stronę władz, to na pewno. I to otwarcie mówię. Spotkałem się z tym bezpośrednio spotkałem się w konsulatach polskich za granicą, gdzie inaczej było parę lat temu, gdzie nawet mnie nie wpuszczono do konsulatu w Moskwie, gdzie jestem obywatelem Polski. Nie wpuszczono, jak usłyszeli moje nazwisko, nie wpuszczać. Tak samo w Kaliningradzie i w różnych takich miejscach, gdzie już coś się zmieniło. I to jest prawda, taki fakt, to odczułem. Natomiast od ludzi, od początku, gdzie jestem w Polsce, ja zmieniłem swoje nastawienie, bo jak ja przyjechałem do Polski, byłem bardzo dobrze przyjęty, myśleli, że jestem Czeczeni i tak dalej. I dlatego pokochałem ten kraj i o tym opowiadałem na tym kongresie, że tak naprawdę nie można ludzi oskarżać o brak tolerancji, bo niestety ludzie dzisiaj informacje czerpią z mediów. A media niestety idą za kontrowersją, za sensacją, a nie pokazują prawdy. I teraz jak codziennie ludzi karmią tym w telewizji, w mediach, terroryści źle, muzułmanie źle, ten człowiek, ja jego nie mogę o to zazwę umieć, bo on z rano idzie do pracy, on musi pracować, utrzymać rodzinę i tak dalej, a w telewizji go non-stop straszą. No to on już zakoduje mu to on będzie miał taki odbiór, ale media mają to gdzieś. Sensacja, trzeba powiedzieć
tak, żeby było sensacja. I tak naprawdę w ten sposób kształcą społeczeństwo tym, kim są muzułmanie. I to jakby w ten sposób pokazałem, po czym od razu obrywało mi się w kontekście takim, że nagłówki były takie, że Mamed Khalidow ostro krytykuje Polaków. Krytykuje Polaków, ostro krytykuje media, ale oczywiście my bardzo mądrze to rzucili, ale 80% ludzi tego nie przeczytało, tego z ogłówki przeczytało, ostro krytykuje, ale jak ten, który czytał to, co ja powiedziałem, to powiedzieli, że to nic nie mówią, no bo odwrotnie, mówię bardzo dobrze. Jak jest, ja nie mówię to, komu ma się coś podobać, tylko mówię to, co jest prawdą. Ludzi nie można oskarżyć, ale media, mam do mediów pretensje, bo nie dzisiaj, media dzisiaj straciły tak naprawdę idea tego dziennikarstwa była zawsze, żeby donosić prawdę do ludzi. A dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj nie donosimy prawdy, tylko donosimy. I może być nieprawdą, ale najważniejsze było sensacja. No to czas pandemii bardzo nam pokazał, jak działają media, bo przecież przez 2 lata pokazywanie ludziom, ile ludzi umarło, no to każdy wie, że to nic dobrego nie mogło ludziom przynieść pod kątem zdrowia psychicznego. Przed tym ludzie nie umierali. Więc, a mimo to nie mieli żadnych skrupułów, żeby to codziennie tym ładować, tym straszeniem, wiedząc, że ktoś sobie życie przez to może odebrać i pewnie tak też niestety było. Także no, to uczy, że media są wręcz bezduszne. Natomiast chciałem jeszcze w takim razie zapytać... Ja ci od razu powiem, że po naszym wywiadzie pamiętaj o tym, co będzie się działo teraz na... Zobaczysz, nagłówki jakie będą. Aha. Zobaczysz, ja ci mówię, bo teraz ten wywiad będzie, on pójdzie i teraz na oparcie, w oparciu o ten, o naszą rozmowę zaraz będzie, wiesz, zobaczysz, co będzie działo. Niech się dzieje. A pozdrawiam was, bydlaki. Okej. Okay. Chciałem jeszcze zapytać, czy w uprawianiu zawodowego sportu religia pomaga czy przeszkadza? Bo z jednej strony może pomagać, wyobrażam to sobie w ten sposób, że modlitwa jako przecież forma medytacji, to wiemy z badań psychologicznych, że generalnie, co by nie mówić o religiach, ludzie są coraz może bardziej sceptyczni wobec religii, ale badania psychologiczne jednoznacznie pokazują, że ludzie religijni są raczej częściej są szczęśliwi, częściej są zrównoważeni, radzą sobie mentalnie w życiu i z problemami, które siłą rzeczy się trafiają. A z drugiej strony każda religia ma swoje zasady, więc jak sobie tak wyobrażam, że jest na przykład Ramadan i w dzień nie można jeść, a tu gość idzie robić trening 3-godzinny, który normalnego człowieka by w ogóle zabił, taki trening. Czy to też przeszkadza? Wiesz co, ja ci powiem tak, że religia, islam pomaga twardo stąpać po ziemię. Bo pomimo tego, że jakie by tam stereotypy nie chodziły, i ludzie wymyślali, bo źródła nie znają, nie znają tej religii i wypowiadają się, najbardziej przyziemna religia, najbardziej dostosowana do życia, na co mamy robić, jak żyć i tak dalej. Mamy wszystko drogowskaz nam pokazane jest w Koranie i jak sąsiadem żyć, jak tak zachować się, w tej sytuacjach zachować się i tak dalej. Jesteśmy najbardziej taką przyziemną, taką żyjącą w realiach społecznością jako muzułmanie na tej ziemi. Bo my się kierujemy tym życiem tutaj, a nie latamy w obokach i jakichś tam teoriach i filozofii jakieś tam. Znaczy ja nikogo nie... Tylko że z tego, co widzę dookoła, to najbardziej przystosowana jest religia ta do normalnego życia, jak obserwuję. My mamy konkretnie opisane zadanie, jak żyć do szczegółów, do jego najmniejszych szczegółów w rodzinie, z dziećmi, z żoną, z sąsiadem, jak się zachowywać. Wszystko jest opisane i tego się trzymamy. I jest to, może wydawać się ciężkie, ale to odwrotnie. Im bardziej się zagłębiam w swoją religię, tym bardziej jest mi łatwiej w codziennym życiu. I czy w sporcie, czy tam, czy gdzie indziej, w każdym normalnie, bardzo łatwo i przyziemnie i nie jestem gdzieś tam w obłokach.
czyli jak jeszcze tutaj korzystając z tego, że mam ciebie tutaj i możesz odczarować mi to jakby z pierwszej ręki jako osoba praktykująca, no to jeszcze ten mit, zaraz mi powiesz, czy to jest mit, no bo bardzo wielu ludzi, myślę, że w Polsce myśli, że właśnie minusem islamu jest to, że te kobiety to u was, to one nic nie mogą, to one muszą po prostu się słuchać i one to nic nie mają praw swoich. Czy to tak jest, czy nie jest? To ty wiesz z pierwszej ręki. Najwięcej praw kobiety u nas mają, bo ci będą ci, którzy mówisz, że ci, którzy się nie znają na tym, nie mają pojęcia o tym, tylko gdzieś tam powierzchownie, gdzieś tam coś przeczytają, nie u źródła, i nie zapytają się tych kobiet, które to przestrzegają, czy to im przeszkadza, to co robią, jak żyją w islamie. Wytłumaczę jedną ważną i najważniejszą jakby cel każdego muzułmanina, każdego tak naprawdę czy chrześcijanina, to jest wierzącego człowieka, który wyznaje monoteistyczną religię, czy to chrześcijanin, czy to Żydzie, czy to jest muzułmanin. To jest powrót do Boga, powrót do domu, do raju. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy wierzący, wywodzimy się z tych religii, wiemy, że tymczasowo jesteśmy na ziemi, tak? Ale powrót do Boga jest i w momencie, jako my muzułmanie, i tutaj bym chciał podkreślić znaczenie kobiety w islamie. Pierwsze pytanie, jak będziemy stać przed Bogiem w islamie, jest, Bóg zapyta, jaki stosunek miałeś do mnie jako do Boga. To jest najważniejsze pytanie. A drugie pytanie Bóg zada, jaki miałeś stosunek do swojej matki. Trzecie pytanie będzie, jaki miałeś stosunek do swojej matki. I czwarte pytanie będzie takie samo, dopiero o ojcu zapyta. Trzy razy będzie pytanie o mamę. A mama to jest kobieta. A kobieta to jest mama, siostra, córka i tak dalej. U nas są bardzo szanowane kobiety. O w islamie, jeżeli prawdziwy muzułmanin, który wyznaje islam, nie z nazwy nam podają przykłady, o, muzułmanie pobił żonę tam, coś tam zrobił. To człowiek robi, to nie religia robi. W islamie jest konkretnie powiedziane, co możesz, co nie możesz. Ty musisz dbać o bezpieczeństwo rodziny i bezpieczeństwo kobiety. Ty jesteś głową rodziny, nie w postaci tyrana, który rządzi i tak dalej, nie w tej postaci. W postaci kochającego męża, kochającego brata, kochającej, wiesz, syna swojej mamy. I mówienie, że w islamie są gnębione kobiety i tak dalej, musiałbym tutaj wykład cały walnąć, żebyście zrozumieli, jaką wartość u nas. My to otoczamy w islamie, islam i my jako mężczyźni musimy otoczyć bezpieczeństwem kobiety swoje. To mężczyźni mają odpowiedzialność za kobiety, to mężczyźni mają dbać o bezpieczeństwo kobiet. Oni mają zapewnić byt kobietom. I w islamie nie ma zabraniania pracować nie może, tam tego nie może, ten tego nie może. W islamie jest to, co nie może robić mężczyzna. Więcej zakazów ma mężczyzna niż kobieta. Więcej mężczyzna ma. Kobieta są zakazy i są dozwolone rzeczy. I się zaczyna rozmowa, o, a jak z tą wolną wolą? Ja bym chciał zapytać każdego człowieka, czy jesteś wolnym człowiekiem? On każe, tak, jestem wolny. Nie jesteś wolny. Na czerwonym świetle nie możesz przejść. To, czym ty mówisz? Na ciebie karę narzucają, ty płacisz podatki, ty robisz to, tamto, to narzucone to wszystko jest. Jak dostaniesz mandat, to ty ci o mandat wypisują, ci od razu karają, a Bóg nie kara. Bóg ci wybacza. Poproszę o wybaczenie, Bóg ci wybaczy. A ludzie nie wybaczają sobie. Mandacik, kara, nie ma. Wybaczę ci. Więc mówisz o wolności, trzeba się zapoznać z tą religią, trzeba zobaczyć źródło, nie właśnie te medialne, z mediów tam, czy gdzieś tam ktoś powiedział, ktoś. Jak ktoś może cokolwiek mówić, osoba, która się na tym w ogóle nie zna, wypowiadać na ten temat, powierzchowne takie wrzutki robić. Jeżeli będziemy wytykać małe elementy, które jakby tam kawałek tam, a u was kobiety są gnębione, bo są ubrane. Powiedzmy jedną rzecz, rozbieranie się to jest oznaka cywilizacji.
zachodnia nie, no bo ja nikomu nie zabraniam się rozbierać, ale jeżeli kobieta woli być zasłonięta, czy jak zakonnica, która chodzi zasłonięta, to jest prawdziwy ubiór kobiety, zasłonięty, zasłania się i ona, to jest jej wybór. My mówimy o wyborach, o wolności wyboru. Mówimy o wolności, my jesteśmy gotowi przyjąć, jesteśmy tolerancyjni na wszystko. Nie wiem, tam wybór tam, nie wiem, ubioru, czy tam, nie wiem, orientacji seksualnej i tak dalej. Jesteśmy tolerancyjni, ale nie jesteśmy tolerancyjni wtedy, jak widzimy kobietę zasłoniętą. Ale to jest jej wybór. Zostaw jej ten wolny wybór. Niepotrzebnie go negujesz, mówisz, że ona się męczy z tym i tak dalej. Dlaczego nie zostawić tą kobietę z jej własnym wyborem? Tylko narzucać jej to, że czemu ona ubrana, czemu ona się nie rozbierze. Ty się rozbierasz, to jest twój wybór. Jeżeli rozbieranie się jest oznaką, całkowite rozbieranie się, tam coraz mniej ubranie i tak dalej, to jest oznaką cywilizacji, no to najbliżej do cywilizacji zwierzęta mają, bo one się w ogóle nie ubierają. No to jak to? Ja też nie mówię, nikomu niczego nie zabraniamy, no. Ale też nie bądźcie nietolerancyjni w drugą stronę, jeżeli to, co jest w tym złego, że ktoś kobieta chodzi w hidżabie na przykład. Komuś to przeszkadza? No nie powinno. To jest ten problem, który wynika, że te muzułmańskie kobiety są, muszą chodzić ubrane, zasłonięte chodzą. To jest wybór naszych kobiet jest. Osobisty, one wybrały to. To jest ich religia, to ich jest droga. Nikt do tego nie zmusza, nie bije ich za to tam, nie leje, nie wiem, co tam jeszcze myślają. Czyli tak naprawdę, jak wszyscy sobie dadzą nawzajem żyć, to będziemy mieć piękny świat. Świat mówi o tolerancji, ale i o jednej stronnej. Wszystko trzeba tolerować, ale tu my nie tolerujemy. Tego nie, to nam nie pasuje, że wy inaczej myślicie. Pojęcie tolerancji jest, wiesz, jakbyś ateista, który ateista może ci obrazić twoją religię i mówi o wolności słowa, ale ta wolność słowa, jeżeli to, co dla ciebie nie jest święte, dla mnie jest święte, więc ja ciebie nie obrażam, jesteś ateistą i nie wierzysz w coś, w nic nie wierzysz, tylko wierzysz, no, swoje masz tam podejście, ale ty nie masz prawa mnie obrażać. Kto ci dał takie prawo, że to dla ciebie nie jest nic niewarte i nie jest święte, dla mnie jest święte, ale ty ode mnie wymagasz tolerancji, ale od ciebie nie można wymagać tolerancji, bo ty mówisz, że ja mam wolność słowa i ja mogę cię obrażać. No jak to? No skoro ja mam tolerować twoje podejście, że ty nie wierzysz, to jest twój wybór, ja mówię, to jest twój wybór, to jest wolna wola twoja, ale jak zaczynasz mi jechać i obrażać mnie i mówisz, że ale to ja, dla mnie to nie jest święte i ja powiem to. Ale mówię, dobra, to bądź tolerancyjny i nie mów tego, bo mnie obrażasz. Tego nie chcemy zrozumieć. To jeszcze a propos tego obrażania, już nie tylko powiązanego z religią, ale z czymkolwiek tak naprawdę, bo każdy, kto robi coś znaczącego, jest hejtowany, no, siłą rzeczy. W zależności, co się tam trafi, akurat tego za religię, tamtego za wygląd, tamtego za to, no, obojętnie. To tak naprawdę wygląda na to, że to nie ma żadnego znaczenia, za co, byle tam po prostu kogoś ściągać w dół. Więc pytanie, jak ty sobie radzisz z hejtem, czy w ogóle jakby on cię nie dosięga przez to, że go w ogóle nie czytasz, olewasz, nie dowiadujesz się, no ale pewnie czasem gdzieś tam dociera, co tam ktoś może w internetach pisać, jakieś głupoty. Czy to boli, czy po prostu dobra, tam sobie gadają? Ja wiesz co, z czasem rozumiałem jedną rzecz, że od początku tak starałem się, tak mówię, co piszą, na początku tam, samym początku mówię, o takie negatywne coś tam, ale świadomy człowiek powinien zrozumieć to, że później z czasem zrozumiałem, że mam takie wsparcie od kibiców, od ludzi, którzy idą ze mną tą drogą, tak naprawdę od początku, i coraz więcej tych ludzi było i są, duża ilość tych ludzi jest, którzy wspierają mnie w tym, co robię. Oni nie mają czasu siedzieć i pisać. Oni przyjdą, obejrzą, ci wspierają, a najlepiej i najwięcej wsparcia zawsze miałem, jak miałem ciężki po operacji, bo czy rezygnowałem z tego, gdzie miałem osobiste sprawy i tak dalej. Najwięcej wsparcia dostałem od kibiców w momencie, jak miałem problemy. Oczywiście dalej mnie wspierają w najlepszych momentach, ale ci, którzy piszą, hejtują, coś im nie pasuje i tak dalej, to jest ich tak naprawdę
nawet 1% tych ludzi nie ma, bo zastanów się nad tym, kto by miał czas na to, żeby usiąść. Bo ty spojrzysz na to, na ciebie coś pisze, abyś spojrzał ten sam nick tam, coś tam zobaczysz, i on na każdego jedzie. No to jest, no to ja zadaję jedno pytanie, to chyba ten człowiek jest nieszczęśliwy. Bo tak, i ja do tego tak podchodzę, że normalnie ludzie by nie mieli czasu na to siedzieć i tam cisnąć ostro, jechać, obrażać innych ludzi tak naprawdę bezpodstawnie. Obrazić człowieka, to musiałbyś może w emocjach zrobić to gdzieś tam w momencie, nie wiem, konfliktu, w jakichś tam emocjach, w afekcie coś tam powiedzieć i zdenerwować. Ale żeby usiąść i tyle jadu rzucać do ludzi, ja zadaję pytanie, za co? Gdzie jest ta podstawa tego, nie znasz człowieka, nie byłeś przy tym, coś tam wymyśliłeś albo coś tam usłyszałeś, czy po prostu tobie coś nie pasuje, jak on stoi tam, nie wiem, rękę trzyma. Ten negatywne podejście ludzi, niektórych oczywiście, chyba raczej to oznaka jest problemu z tą osobą, która to robi. I mam tą świadomość po prostu. I fenomenem hejterów jest, że oni istnieją tylko w świecie wirtualnym, tak jakby ich nie było nigdzie, nie wiem, może oni no i mam raz... tyle komfortu, że jeżeli macie jakieś problemy, podejdźcie mi to, powiedzcie w twarz. Bądźcie tacy prawdziwi hejterzy, jak są, jesteście, jakby podejście w twarz, to powiedzieć to, co mówicie, te słowa, obrzydliwe słowa, obrażające, powiedzcie z twarzy i wtedy ja będę czuł waszą obecność jako hejterów. Tak nie czuję niestety. No. Czuję tylko wsparcie od moich kibiców, od tych ludzi, którzy są od początku do końca ze mną. I dziękuję im za to. A zdarzyła ci się taka sytuacja kiedyś, bo tak sobie to wyobrażam, że nie wiem, piątek impreza, ludzie siedzą w klubie, piją i ktoś za dużo wypił, albo wziął coś innego, patrzy, a tam w rogu siedzi taki mamet. To ja sprawdzę. Nie zdarza się takie sytuacje, bo ja nie chodzę po takich miejscach. Nie siedzę w lokalach, gdzie piją alkohol. Spędzam czas przeważnie z rodziną, w większości, bo to jest moje miejsce, tam się czuję super, albo w gronie moich przyjaciół. I to jest jakby to przyjemne, jakby to siedzieć w knajpach, tam gdzie ludzie piją. Już dawno tego. Kiedyś pracowałem na bramce, więc to wtedy było, ale naprawdę bardzo długo nawet nie wchodziłem do takich miejsc. Jakby to jest mój własny wybór. No tak jakby ktoś chce sobie imprezować, to idzie, ja nie imprezuję. Czyli proste życie, robić to, co się kocha, mieć kochającą rodzinę, spędzać miło czas. Tak naprawdę największe szczęście na ziemi to jest twoja rodzina. No i spędzanie z nią czasu to jest najlepsza rzecz. Super. Mam jeszcze ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swojej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia. Jeszcze raz powiedz, bo myślałem, że jeszcze raz. Jakaś rzecz albo usługa za maks 100, która mimo, że no nie była droga, to jednak wniosła wartość w twoje życie. Czy? Wartość? Własno do zębów. To nawet wniosło wartość w życie osób otaczających cię. Nie wiem, nie zastanawiałem się na tym, wiesz, no nie wiem, no. Ale takiej odpowiedzi jeszcze nie było, więc... No bardzo, wiesz, no, myślę, że pasta do zębów jest potrzebną rzeczą na co dzień, nie? Więc myślę, że... No. Super. Mam w podzięce za przyjęcie zaproszenia do tego programu dwie rzeczy. Moja książka 48-godzinna doba, bo... Dziękuję bardzo, ale z podpisy mam nadzieję. O, oczywiście, już przygotowane. Jest. Poczekaj, żebym sobie... O, jest, żeby nie było. Jest. Dziękuję bardzo. I tablica pamiątkowa eksperta. Nie należy jej dawać na samochód, ale chociaż można spróbować. Ja mam nadzieję, ja na nią wyjadę, naprawdę. Jeszcze zdjęcie sobie, wiesz? Wstawię w ramkę i będę, wiesz. Dziękuję bardzo. Ekspert.
Super, ja Ci dziękuję bardzo za to nasze spotkanie, które od sportu odjechało dosyć daleko i to bardzo dobrze, uważam, że bardzo dobrze, bardzo fajnie, bardzo to było i personalnie dla mnie rozwojowe, cieszę się bardzo i myślę, że dla wielu ludzi, bo myślę, że z taką myślą chyba dzisiaj naszych widzów możemy zostawić, że jak wszyscy sobie nawzajem damy żyć, to wszystkim nam się będzie po prostu dobrze żyć, a przecież każdy w zasadzie tylko tego chce i każdemu o to właśnie chodzi. Więc... Znaczy... Uśmiech wywołuje uśmiech. Nawet w islamie jest powiedziane, że wychodź, uśmiechaj się do ludzi. Jakbyś zobaczył ktoś, kto się nie uśmiecha, jakby się do niego uśmiechniesz, to, to jest normalna reakcja każdego człowieka, że ktoś do ciebie się uśmiecha, to ty odpowiesz tym samym. I lepszy będziesz miał humor. No. I tak jest dużo tego negatywu w naszym życiu, które się dzieją raptem, nie wiem, to dotyka nas, ale na co dzień to powinniśmy, myślę, że powinniśmy do siebie być mili, uśmiechnięci i życzliwi. Mm-hmm. Super. Z tą myślą zostawiamy was wszystkich. A właśnie! To by było niezłe. Na miniaturce. Słuchaj, musisz być, wiesz, do wszystkich ludzi, wiesz, taki przyjemny. Na. Mówi ten, który leje po mordzie ludzi, nie? Kurde, chyba to źle zrozumiałem. Ale tych, którzy dobrowolnie tam idą, żeby... No tak, ale to z własnej woli wszystko robią. Także super. Dzięki bardzo. Dziękuję oficjalnie. Bardzo. I wszystkim wam życzę wszystkiego dobrego. Tobie również. Kolejnych dziękuję. Sukcesów sportowych i niesportowych. I dużo szczęścia nam wszystkim. Wzajemnie. Dla wszystkich. I dla hejterów. Dla nich też. A, nie, co? Naprawdę. Dla was szczególnie. Oni tego najbardziej potrzebują, więc tym bardziej faktycznie. Was. Wszystkiego dobrego. Cześć. Ahoj.